Trwają przygotowania do 17 już edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. W tym roku inauguracyjny koncert odbędzie się 18 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a dzień później w katowickiej katedrze odbędzie się świętowanie jubileuszy małżeńskich. Wydarzenie co roku angażuje wiele miast i instytucji z regionu, a mieszkańcy zapraszani są na koncerty, pikniki czy spektakle. Karolina Komada. Rodzina fundamentem człowieczeństwa. Pod takim hasłem odbędzie się 17. edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Jej celem jest pomaganie tym rodzinom, które są osłabione i wymagają odbudowania relacji. Ta tegoroczna edycja jest skoncentrowana na czymś bardzo fundamentalnym, czyli na człowieczeństwie. Jaki będzie człowiek, na ile on będzie dojrzały, jak będzie ukształtowany, jaki będzie miał system wartości. No takie będą rodziny. Jeżeli dzisiaj bolejemy nad różnymi przejawami niedojrzałości, to ona właśnie tutaj ma swój rdzeń w tych mankamentach ludzkich. Idea Metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 roku podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu. Od tego momentu w organizację angażuje się wiele miast i gmin. Od początku głównym koordynatorem jest Zabrze. To święto jest takim naturalnym elementem życia naszych miast. Pokazujemy to, co robimy, ale chcemy też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszych rodzin i chcemy z jednej strony się wsłuchiwać, z drugiej strony realizować zadania, na które czekają, ale to, co najważniejsze, chcemy być razem i razem głośno chcemy mówić, jak ważna jest rodzina. To komórka, która tak naprawdę pączkuje i w wielu obszarach nas gromadzi. Do wydarzenia przyłączają się różne instytucje, m.in. Fundacja TVS, która w ubiegłym roku wspomagała rodzinę Maxa z Czerwionki Leszczyn. W czasie Metropolitalnego Święta Rodziny odbywają się koncerty, pikniki, panele dyskusyjne czy przedstawienia teatralne. Od samego początku w inicjatywę angażuje się też Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, gdzie odbywa się koncert inauguracyjny, a także Teatr Nowy w Zabrzu. Jako teatr na co dzień zapraszamy całe rodziny do nas, integrujemy różne pokolenia. Teatr jest miejscem, w którym spotykają się ludzie. Nie ma takiej możliwości jak w innych, powiem o filmie, kiedy prawda, coś już jest ustawiane, coś jest wyreżyserowane. Nie, teatr jest szalenie miejscem spontanicznym, miejscem dyskusji, miejscem przemyśleń, miejscem, tak jak mówię, takiego czasu, kiedy możemy się zatrzymać. Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny rozpocznie się 18 maja i potrwa do 2 czerwca. Cykl zostanie zakończony koncertem finałowym w siedzibie Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.